bardziej politeistyczny wstęp. Jeszcze kilka, wydaje mi się, ważnych takich kontekstowych rzeczy. I to co zrobiliśmy dziś, to wydaje mi się, że nam pomoże w tym, żeby zrozumieć to, co mamy dalej przed sobą. Więc mówiliśmy o tym, czy jakby dotarliśmy do momentu, w którym widzimy, że ta geografia religijna Palestyny jest, ona jakby, że Izraelici lądują tam w pewnym kontekście. Otóż Abraham ląduje tam w pewnym kontekście i te historie biblijne przedstawiają nam to w pewnym religijnym kontekście. No i ten kontekst będzie oddziaływał przez całą historię Izraela bardzo mocno. I jednym z tych fenickich albo kananejskich bóstw, synem tego boga Ela, jest bóstwo, które się nazywa Baal. I on pewnie dużo będzie nam bardziej znany też z kart Starego Testamentu, z kart Biblii, dlatego że zobaczcie, jak często pojawia się Baal w Bożym Słowie, właśnie dlatego, że to jest, można powiedzieć, nawracający problem. To jest coś, co jest obecne w tej kulturze. To jest coś, co tak naprawdę, można powiedzieć, czym się Izraelici nigdy do końca nie zajęli, prawie nigdy, do końca tego nie wyplenili, dlatego że to było dla nich całkowicie normalne, wydaje się, kulturowo, że jakby oni funkcjonowali w tym politeistycznym świecie i wiedzieli o tym, że wierzę głęboko w to, że mieli od Boga przesłanie, które mówi o tym, że jakby tylko jeden Bóg jest prawdziwym Bogiem, ale jednocześnie widzimy, że jak często zdarzało im się odchodzić do innych bóstw, dlatego że jakby mentalność i zrozumienie tego, w jaki sposób świat wyglądał, ten duchowy świat, właśnie była zupełnie inna od naszej. Nie? My dzisiaj wychowani w takim platońskim systemie myślenia, w monoteistycznym systemie religijnym, jest jakby zupełnie dla nas jest nie do przyjęcia, żeby wierzyć w dwie różne prawdy, a dla nich czasami taki właśnie taki dualizm był możliwy. No i właśnie jedno z takich bóstw, które będzie się przewijało później przez cały Stanowisko, to jest właśnie Baal. Baal trochę nawiązuje tymi motywami do tego bóstwa mezopotamskiego, o którym mówiliśmy na samym początku, Enlila. On też jest bogiem burzy, bogiem deszczu. Przez to jest też bóstwem płodności, chociaż nie tylko on w tamtej kulturze jest bóstwem płodności, ale to są takie, wydaje się, najważniejsze życiodajne rzeczy, prawda? Czyli właśnie deszcz, burza związana z tym, szczególnie na tamtych terenach, no i też właśnie urodzaj, płodność i tak dalej. No i Baal będzie kimś, kto jest jakby istotny z tego, czego to się pojawia w Biblii. Wydaje mi się, że istotne jest zrozumienie tego, czym to bóstwo się charakteryzuje, dlatego że to jest bóstwo, z którym Bóg bardzo dużo walczy w Biblii. To znaczy cała sekcja o Eliaszu, o proroku Eliaszu, od samego początku do samego końca właśnie opowiada nam walkę pomiędzy Jahwe a Baalem. I czasami nie czytamy tego fragmentu, wydaje mi się, w całości w taki sposób. To znaczy cała sekcja zaczyna się od wtedy, kiedy Eliasz zapowiada co? W sensie, kiedy pojawia, tak, dokładnie, pojawia się prorok Eliasz i od razu zapowiada suszę. No i dlaczego zapowiada suszę? Dlatego, że to jest jakaś kara za niewierność Izraelitów. Ale dlaczego akurat taka? Nie było jakichś innych kar, nie można było wymyślić jakiegoś lepszego sposobu, albo innego, albo czy to może jest przypadkowa po prostu kara, taka kara, żeby była. No i właśnie nie jest przypadkowa kara, dlatego że Izraelici odchodzą od Boga do Baala, a Baal jest bóstwem między innymi deszczu. I teraz Bóg pokazuje, nie, to ja mam tutaj panowanie nad deszczem, a nie Baal. Jeżeli ja powiem, że nie ma deszczu, to nie ma deszczu, więc możecie się modlić, kogo chcecie. Nikt wam nie pomoże, ponieważ to ja jestem kimś, kto kontroluje zjawiska przyrody. I później, dalej, kiedy czytamy o Eliaszu, to czytamy o tym, że dociera on i zamieszkuje z pewną wdową. I tej wdowie później umiera syn, a Eliasz wskrzesza tego syna. I znowu jakby mamy ten sam motyw, który Bóg pokazuje. Wydaje mi się, że to nie jest, że jakby tego, że ta historia nie pokazuje nam tylko i wyłącznie tego, że Bóg okazał łaskę tej wdowie, co jest oczywiste, to znaczy okazał łaskę tej wdowie i temu dziecku też, ale jakby w tym kontekście pokazuje nam to, że Bóg jakby znowu kolejny krok stawia i mówi
to nie Baal jest Bogiem życia, to ja jestem Bogiem życia. Nie? I widzimy, że widzimy to, kiedy rozumiemy coraz lepiej, czy coraz bardziej to, kim te bóstwa, wokół których Izraelici się wychowują i żyją, kim one są i czym się charakteryzują, tym bardziej możemy zrozumieć, w jaki sposób Bóg z tym walczy i jaki Bóg stawia, jakie kroki i jakie, co Bóg mówi w kontraście. W ogóle to jest też, wydaje mi się, dosyć ciekawe. Zobaczcie, że Palestyna czy Izrael jakby leży na takim miejscu pomiędzy pustynią a morzem. I mówiłem o tym, że morze czy ocean, wody są takim synonimem czegoś złego, synonimem chaosu, synonimem czegoś, że nie ma porządku i w pewnym sensie nawet synonimem śmierci. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, to Jan pisze o tym, że nie ma śmierci i nie ma, że oprócz tego, że nie ma śmierci, to nie ma również morza. I właśnie dlaczego, co z tym morzem, takie złe, czy dlaczego to morze jest złe, że go nie będzie później. No właśnie, kiedy ja mówię o tym, że nie ma morza, to mamy na myśli to, że nie ma tego chaosu, nie ma tego nieposkromionego, tej nieposkromionej siły, w której żyją jakieś dziwne stworzenia, dziwne potwory morskie. No i zwracając do Baala, Baal w tych kananejskich wierzeniach jest właśnie również postacią, która walczy z tymi stworzeniami chaosu. I on jest uwielbiany dlatego, że jest w stanie poskromić Lewiatana i poskromić Behemota. I również widzimy, że jakby Biblia pokazuje nam to, że to Bóg tworzy i kontroluje Lewiatana, to Bóg tworzy i kontroluje Behemota, czyli te takie straszne stworzenia, one się pojawiają na przykład w Księdze Joba. I to też, i jakby kiedy czytamy to w Księdze Joba, to jest dziwne, to są dziwne wzmianki, po co w ogóle Bóg o tym mówi, to się pojawia raz czy dwa razy i w zasadzie niewiele nam mówi, dopóki nie zrozumiemy, że Bóg stawia tutaj pewne, znaczy jakby robi, chodzi mi o to, że Bóg rzuca pewne wyzwanie i pokazuje takie kulturowe wyzwanie dla swoich odbiorców. Pokazuje to, że On jest tym, kto właśnie panuje. No i właśnie w Baal, w tej mitologii kananejskiej czy fenickiej, to jest bóstwo, które cały czas żyje w takim cyklu, o którym możemy czytać. I ten cykl polega na tym, że, znaczy on oczywiście tłumaczy i odzwierciedla pory roku, polega na tym, że Baal jest Bogiem urodzaju i płodności i wtedy, kiedy jest wiosna, lato, to wtedy on działa, żyje, a potem, kiedy następuje jesień, zima, to on przenosi się do krainy śmierci i tam musi walczyć ze swoim odwiecznym wrogiem. Dalej nie będziemy wchodzić w te szczegóły, one są ważne dla nas. Natomiast chodzi o to, że właśnie Bóg pokazuje, że jeżeli On zarządzi, to susza nie będzie trwała, czy nie będzie, deszcz nie będzie padał przez pół roku, tylko nie będzie go przez ileś tam lat. I że jeżeli On tak rozkaże, tak będzie, dlatego że to On panuje i żaden jakby Bóg nie jest ograniczony jakimś takim cyklem, pomiędzy którym odchodzi z jednego miejsca do drugiego. Bóg nie jest w miejscu, w którym czasami żyje, czasami nie żyje. Bóg nie jest w miejscu, w którym czasami śpi, a czasami nie śpi, tylko Bóg jest aktywny i ma władzę, sprawuje władzę cały czas. Pewnie mogliście słyszeć o takiej postaci jeszcze, która też w Biblii często pojawia, Asztarta, albo czasami Ashera, czy Anat. To też jest postać, to jest też bóstwo, czasami jest to w zależności od kultury konkretnego, w zależności od konkretnej mitologii, czasami jest to małżonka tego głównego bóstwa Panteonu, czyli Ela, czasami jest to małżonka właśnie Baala. Natomiast ona przejmuje trochę od Baala w pewnym momencie tą taką funkcję bycia bóstwem płodności, dlatego też tak często znajdujemy, szczególnie w późniejszych tekstach Starego Testamentu, znajdujemy odwołanie do tego, że pojawia się ta Ashera, pojawia się ta Asztarta, jako to bóstwo, do którego Izraelici odchodzą i jako to bóstwo, z którym Izraelici zdradzają Pana Boga. I też jest to dosyć ciekawe jest to, że ona jest czasami symbolizowana przez właśnie taką figurę, ale często jest też symbolizowana przez filar.
przez filar taki, no po prostu filar i do tego stopnia, to jest chyba jedno z ostatnich takich też znalezisk archeologicznych, do tego stopnia, że zaczęto chyba utożsamiać czasami ten filar po prostu z tą nazwą. I dlatego, że znajdujemy, jakby archeolodzy znaleźli pewne inskrypcje, które były bardzo szokujące, dlatego że inskrypcja głosiła o Bogu Jahwe i jego Asztarcie. Co jakby nie ma sensu dla nas z perspektywy Biblii, dlatego że ani nie miało sensu dla nikogo w ogóle, dlatego że Jahwe zawsze, co jest w ogóle też ewenementem, nawet na skalę jakąś tam historyczną, Jahwe jest raczej utożsamiany z byciem monoteistycznym Bogiem. I to jest pewien taki ewenement, bo to się raczej nie zdarza. Natomiast mamy to potwierdzenie w różnych historycznych dokumentach, że rzeczywiście w starożytności nawet Jahwe, czy jakby był uważany za monoteistyczne bóstwo, albo inaczej, wyznawcy Jahwe byli uważani za wyznawców jednego Boga często. I teraz ta inskrypcja, którą odnaleziono, nie miała żadnego sensu. No i okazało się, że bardzo prawdopodobne jest to właśnie, że Asztarta czy Ashera może również oznaczać po prostu, albo z czasem przybrała znaczenie tego słupa, który symbolizował Asherę, natomiast później prawdopodobnie zaczął symbolizować w ogóle jakiekolwiek miejsce kultu. Więc teraz czytamy o tym, że na przykład Hiskiasz przywrócił pewien, król Hiskiasz przywrócił pewien kult, taki ortodoksyjny kult w Izraelu, zreformował religię Izrael, natomiast dalej funkcjonowały świątynki na wzgórzach. No i właśnie te świątynki na wzgórzach prawdopodobnie były tymi słupami i dlatego czasami możemy odnaleźć te informacje o Jahwe i jego Asztarcie, dlatego że ta Asztarta, Jahwe nie musi oznaczać wcale tej bogini, może oznaczać ten słup. I ten słup oczywiście też nie był niczym jakoś bardzo właściwym do zrobienia, a dlatego że jakby Bóg nie wymagał, ani nawet nie chciał, żeby mu w taki sposób oddawać cześć. Natomiast no, widzimy, że ten kult w tych świątynkach na wzgórzach cały czas funkcjonował. I to dosłownie oznacza kult, te świątynki oznaczają wysokie miejsca. I to bardzo właśnie, bardzo prawdopodobne jest to, że chodzi o te słupy, które widzimy, czy które zostały, były budowane na początku dla Asztarty, ale później przybrały one trochę bardziej uniwersalne znaczenie. No i co ciekawe, tak jak mówiłem, zobaczcie, że kiedy to jest tekst 44 rozdziału Jeremiasza, to jest tekst, który opisuje sytuację Izraelitów, czy Judejczyków w czasie niewoli babilońskiej, ale konkretnie opisuje ludzi, którzy uciekli przed Babilończykami do Egiptu. I teraz Jeremiasz rozmawia z nimi i zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest ciekawy tekst, dlatego że on jakby no właśnie wylewa kolejny taki kubeł zimnej wody, o którym mówiłem wcześniej. Bo czytamy, że w sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Ciebie chętnie uczynimy, raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło dla Królowej Niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy my i nasi ojcowie, nasi królowie, nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu. Więc jakby mamy sytuację z już końcówki tak naprawdę istnienia Królestwa Izraelskiego, w której ludzie przyznają prorokowi, że jakby w ich kulturze normalnym jest to, że oddają cześć jakimś obcym bogom, to właśnie Królowa Niebios to będzie jedno z imion tej Asztarty. Więc widzimy jakby kiedy przyglądamy się uczciwie Staremu Testamentowi, to widzimy, że ten izraelski lud nie żyje w takiej czystości rytualnej albo religijnej, jakie czasami chcielibyśmy ich widzieć. To już może sobie, chociaż to też jest w sumie interesujące i też nam daje troszeczkę, to są akurat babilońskie płaskorzeźby, ale w Palestynie również jakby funkcjonował cały panteon różnych celestialnych, czyli takich niebiańskich bóstw. No i jednym, dwoma ważnymi bóstwami było oczywiście Słońce i Księżyc. I Księżyc jest o tyle ciekawy, że Księżyc jest patronem Ur chaldejskiego. Terach jest, czyli ojciec Abrahama, to jest imię, które nosi w sobie człon, czy wywodzi się ze słowa Jerach, które oznacza księżyc. A
bodajże Laban, czyli wujek Jakuba, jest to słowo, to imię oznacza po prostu biały, czyli księżyc. Za cała rodzina jest jakby poświęcona księżycowi i mówię to dlatego, to jest oczywiste, dlatego że oni wodzą się z miasta, w którym księżyc ma zbudowaną wielką świątynię, jest zikurat. Zresztą do dzisiaj można ten zikurat oglądać, jako chyba jeden z ostatnich na Starym Bliskim Wschodzie. W każdym razie chodzi o to, że zobaczcie, że kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej kulturze wychowuje się Abraham, co oznacza księżyc, co oznaczają te wszystkie, to, że wszystkie gwiazdy, które, czy słońce, to wszystko, co widzimy na niebie, to są pewne, to jakby w ich myśleniu są pewne bóstwa, to w ich myśleniu są pewne istoty nawet, można powiedzieć. Nawet widzimy tego element w historii stworzenia z pierwszej Księgi Mojżeszowej, dlatego że czytamy o tym, że Bóg stworzył gwiazdy, stworzył księżyc i tak dalej, dał im, jakby stworzył je po to, żeby panowały nad dniem i nocą. Ja więc jakby jest ten taki element tego, że one mają jakąś władzę i dlatego też, kiedy czytamy o tym, że coś dzieje się na niebie, to jakby, jeżeli chodzi o jakieś gwiazdy i tak dalej, to w starożytnym myśleniu nie zawsze to oznaczało jakieś bóstwa, które żyją na niebie, ale to za każdym razem oznaczało, że dzieje się coś ważnego. Dlatego właśnie czytamy o tym, że Bóg jakby stworzył je po to, żeby rządziły dniem i nocą. Kiedy czytamy na przykład w apokaliptycznych tekstach, takich jak na przykład w 13 rozdziale Ewangelii Marka, czytamy o tym, że Jezus mówi o tym, że będą spadały gwiazdy z nieba, to wcale niekoniecznie ma na myśli to, że będzie jakiś kataklizm, tylko jakby w takim rozumieniu jakby bliskowschodnim chodzi o to, że jakby spadające gwiazdy oznaczają upadające systemy często bardzo tutaj na Ziemi. Więc wydaje się, że Jezusowi może właśnie chodzi o to, że będą działy się jakieś bardzo silne przemiany albo będą może jakieś wojny i tak dalej, niekoniecznie musi to oznaczać taki fizyczny kataklizm, dlatego że w myśleniu starożytnych ludzi właśnie to, co się dzieje na niebie, odzwierciedla w pewien sposób sens tego, co dzieje się na ziemi. I teraz wracając już wracając do tego, o czym mówiłem o Abrahamie, to kiedy, zobaczcie, że kiedy wychowujesz się w takiej kulturze, to kiedy Bóg sadza ci na ziemi i pokazuje ci gwiazdy, i mówi, że twoje potomstwo będzie tak liczne albo liczniejsze niż te gwiazdy, których nie jesteś w stanie policzyć, to jakby to ma zupełnie inny wydźwięk niż po prostu to, że będę miał dużo dzieci. Nie? To ma wydźwięk pewnego autorytetu, to ma wydźwięk pewnej władzy, to ma wydźwięk tego, że to potomstwo będzie miało jakieś znaczenie, to ma wydźwięk tego, że Bóg właśnie wybiera go do czegoś naprawdę specjalnego. Nie? Człowiek, który żyje i jest zakorzeniony w tamtym kontekście, zupełnie inaczej odbiera niż my, kiedy my po prostu dzisiaj analitycznie patrzymy na to, okej, to ile jest gwiazd, policzymy sobie, okej, dużo, fajnie, jest duża ilość, nie? Także to jest trochę co innego. Jeszcze okej, to możemy sobie już chyba pominąć i przejść do tego Abrahama. Więc to też jest ciekawe, bo czytamy o tym, że Abraham pochodzi z Ur Chaldejskiego, co wydaje się jest jakimś takim pewnym anachronizmem, możliwe, że jakąś taką późniejszą wstawką redaktorską, dlatego że Ur, z którego Abraham pochodzi, jeszcze nie było chaldejskie, bo Chaldejczycy jeszcze wtedy nie istnieli w tamtym, oni dopiero później się wyodrębniają jako chaldejski naród czy grupa etniczna. W każdym razie, no właśnie, czytamy o tym, że Abraham pochodzi z Ur Chaldejskiego i tam się zaczyna jego historia, jako Abramo. Tutaj mamy Ur. Się zastanawiałem, żeby troszeczkę może bardziej praktycznie już podejść do tej części. Przynajmniej dla nas praktycznie. Wydaje się, że fajnie jest zobaczyć, czy zdać sobie sprawę z tego, oczywiście od czego zaczęliśmy, przed jak wielkim wyzwaniem stoi Abraham. Dlatego, że Bóg powołuje Abrama, powołuje go
i każe mu wyjść z jego rodzinnego miasta, z jego rodzinnej kultury i obiecuje mu coś zupełnie innego. Obiecuje mu jakieś inne miasto, jakąś inną ziemię i tak dalej. Ale no ta cała historia Abrama no właśnie, wydaje się skupiać, pokazywać nam no właśnie jak gigantyczną wiarę ten człowiek musiał mieć. Dlatego, że czasami też patrzymy na te postacie biblijne jako na osoby... Abram... Czytamy tak w zasadzie o kilku sytuacjach, w których Bóg bezpośrednio rozmawia z Abramem. Czytamy o kilku sytuacjach, które były w jakiś sposób nadprzyrodzone dla nas, wyjątkowe w życiu Abrama. I czasami mam wrażenie, że odbieramy to jako normatywny sposób pobożności dla Abrama. Po prostu Bóg rozmawia z Abramem i oni mieli bardzo bliski kontakt i tak dalej. Podczas gdy no nie wiemy, jak to rzeczywiście wyglądało. Nie wiemy, jak często Bóg do tego Abrama przemawiał. Znamy tylko kilka przypadków na przestrzeni wielu, wielu dziesiątek lat, kiedy Bóg rzeczywiście schodzi do Abrama i rozmawia z nim bezpośrednio. I pomimo tego czytamy historię człowieka, który jest w stanie porzucić całkowicie swoje życie i jakby przenieść się do miejsca, które no leży daleko dalej. To by było dzisiaj około 2 godziny lotu samym samolotem, żeby przelecieć z terenu. Tam, no, nie, to miasto jest jakby w ruinie, starożytne miasto. Natomiast jeżeli byśmy chcieli z Ur do Jerozolimy przelecieć, 17 godzin samochodem, chyba nie tyle w linii prostej, tylko w Google nawigacja mnie tak wyznaczyła, także może chyba szybciej się nie da już. Natomiast no, oczywiście wiemy, że Abraham jakby idzie tą czarną trasą tutaj, a jedną albo drugą, nie jesteśmy pewni do końca z perspektywy historycznej czy biblijnej, w jaki sposób to przebiegało. Natomiast no, Abraham idzie 2000 km, to zajmuje mu co najmniej 30 dni też według Google nawigacja, tylko tym razem ta trasa. Więc jest to niesamowite, co się dzieje z tym człowiekiem, dlatego że, no, jeszcze zaraz do niego przejdziemy, no, jakby sama skala zjawiska wymaga ogromnego zaufania, ogromnej odwagi. I teraz ciekawe jest właśnie jest to, że kiedy zastanawiamy się nad Abramem, to znaczy jakby zastanawiające jest to, że to jest fragment z Księgi Jozuego i Jozue mówi, tak mówi Pan, Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojca Abrahama i ojca Nachora i służyli innym Bogom. Nie? Że jakby mamy zmianę tożsamości w przypadku powołania Abrama. Abram przestaje służyć innym Bogom i zaczyna służyć jednemu Bogu. To jest rycina, która przedstawia jedną z takich, no nie wiem, powiedzieliśmy może legend żydowskich, opowiadającym o tym, że Abram i jego rodzina, kiedy mieszkali jeszcze w Ur, zajmowali się wyrobem bożków, w sensie tych figurek. Oczywiście nie wiem, czy to jest prawda, prawdopodobnie nie, ale w każdym razie zajmowali się wyrobem bożków i kiedy Bóg powołuje Abrama, to Abram idzie do tego całego magazynu czy tej pracowni i rozwala te wszystkie bożki. Obcina im głowy, obcina im ręce, po prostu je całkowicie dewastuje. Na co, i po jakimś czasie jego ojciec woła Abrama i pyta, co on zrobił, co się stało, dlaczego jakby zniszczył dorobek ich życia. No i Abram na to odpowiada, że tego nie zrobił, one się pokłóciły same i się ze sobą pobiły. Terach oczywiście pomukał w głowę, że przecież to są tylko figurki. I Abram wtedy powiedział, to dlaczego je wybiłymy? Nie? Więc to jest fajna historia, która gdzieś tam obrazuje to, ale właśnie, Abram jakby następuje całkowicie zmiana jego tożsamości. To jest tak jakby Biblia pokazuje to, że jakby człowieka, który służył innym Bogom, który jakby zostaje wyrwany z tej, przynajmniej w duchowym sensie, wyrwany z tej rzeczywistości i posadzony zupełnie gdzie indziej. Co jest oczywiście ogromnym wyzwaniem. Zresztą Abraham jest postacią bardzo skonfliktowaną w takim sensie, że widzimy jego złoty i upadki i tak dalej, więc ta nasza tożsamość jest dla nas zupełnie, zobaczcie, z zewnątrz. I dlatego to jest tyle ważne, że kiedy mówimy o tym, jak ten Izrael wyglądał i że to nie było takie piękne, jak się wydaje, i że ci ludzie
że jakby ta kultura nie była tak bardzo mocno, powiedzielibyśmy dzisiaj, pobożna, to jakby dobrą wiadomością jest to, że tożsamość wynika zupełnie z czego innego i ta tożsamość jest ulokowana w Bogu, który ich wybrał, a nie tylko i wyłącznie w tym, jakie dobre uczynki oni spełniali. Ur w ogóle, tutaj mapa jest niedokładna, dlatego że ten jakby Zatoka Perska się cofnęła trochę od tego czasu. To jest dzisiejszy wygląd tego, jak Mezopotamia wygląda pod względem geograficznym. No i więc mamy to jest miasto praktycznie portowe, natomiast ciekawe jest to, że no, to jest jakieś tam wyobrażenie, jak to mogło wyglądać wcześniej. To była, na tamte czasy to było jedno z najważniejszych miast w całej Mezopotamii. To było na pewno centrum religijne, polityczne. Tutaj mamy chyba jeszcze jedno, tutaj mamy to samo wyobrażenie, ale to już są prawdziwe, to jest prawdziwe ujęcie. Tutaj mamy ten zikurat tego boga słońca, boga księżyca, który został odkopany w XX wieku. Tak to ktoś sobie wyobraził, jak to mogło wyglądać w czasach świetności. No i teraz Bóg mówi Abramowi, że on stanie się błogosławieństwem dla wielu. I to jest jakby idea i jedna z rzeczy, które wypycha Abrama dalej. I wydaje się, że okazuje się, że jakby nie możesz być błogosławieństwem, jeżeli nie nauczysz się, nie będziesz gotowy coś stracić. Nie możesz być błogosławieństwem, jeżeli nie będziesz gotowy na poświęcenie. No i kiedy zastanawiamy się nad tym, Abraham jakby nie tylko traci takie, nie wiem, swoje stare życie, w sensie to, co znał, ale tak naprawdę traci dużo więcej, dlatego że on przenosi się z Ur i wyrusza w bardzo niebezpieczną i bardzo długą podróż, ale pominąwszy to, jak bardzo to było niebezpieczne i długie i tak dalej, i tak naprawdę, że wędruje do miejsca, jak List do Hebrajczyków mówi, że wędruje do miasta, którego budowniczym i stwórcą jest sam Bóg, więc on jakby spodziewa się pewnego jakby tego, że idzie do miejsca, które Bóg dla niego ma i które dla niego stworzył. I teraz już to dalsze teologiczne dywagacje są na temat tego, co oznacza to miasto z listy Hebrajczyków. Natomiast chodzi mi o to, że Abraham jakby nie poświęca tego wygody, ale Abraham poświęca miasto, które zapewniało mu, jak na tamte czasy, ono miało system sprawiedliwości, miało coś na wzór uniwersytetu. Ur miało dostęp do bieżącej wody, co więcej, miało dostęp do portu, miało dostęp do poczty, a nawet do każdy dom w Ur miał kanalizację. Dzisiaj niektóre są kraje, w których nie wszyscy ludzie mają dostęp do kanalizacji w domu. Chyba w Indiach dopiero 80% tych gospodarstw domowych ma dostęp do toalety w domu, natomiast w Ur każdy dom miał dostęp do kanalizacji, więc teraz jakby Abraham zostaje przez Boga powołany i całkowicie do tego, żeby całkowicie porzucić to najlepsze miasto na świecie, jak można było skrótowo to ująć, i iść gdzieś, tylko gdzie? No, nie wiadomo. I to jest taki... I wydaje się, że zarówno w przypadku Abrama, jak i później w historii Izraela, i też wydaje mi się, że to się bezpośrednio odnosi do nas, że czasami Bóg postępuje z nami w taki sposób, kiedy mówi idź. I może pytamy dokąd, albo mówi zobaczysz. Kiedy nie widzimy tego, dokąd idziemy. Kiedy musimy zaufać, że dobrze będzie porzucić to wszystko, co Bóg, znaczy co mamy tutaj, po to, żeby dostać coś dużo lepszego. Ciekawe jest też to, kiedy, nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, ale jak czytamy tekst jakby na temat powołania Abrama, to wydaje się on, albo może się wydawać on czasami dziwny albo trudny, dlatego że zobaczcie, czytamy o tym, że Terach zrodził Abrama na Chora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim, czyli jeszcze jesteśmy w Ur. I Abram i Nachor pojęli sobie żony, Saraj oraz Mirkę i tak dalej.
Sara była bezpłodna, a Tara, i teraz tak, 31 werset. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Sarę i żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Dlaczego jakby Terach wychodzi? Jakby ten tekst jest taki, wydaje się dziwnie być skonstruowany, prawda? Dlatego, że potem czytamy dopiero w 12 rozdziale, że Pan przemówi do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskaże. Tylko, że oni już, wydaje się, że nie są w ziemi swojej, tylko już są gdzieś indziej. A ten tekst no, pokazuje nam, że przybyli do Haranu, czyli to jest ta smaka, to gdzieś tutaj będzie Haran. Więc, oj, teraz musimy się przewinąć, wszystko to nie wiem. Więc nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę na ten tekst, który wydaje się być tak dziwnie skonstruowany. Jeszcze więcej problemów nam sprawia to, kiedy czytamy dalej Biblię, jak to czasami bywa, w Księdze Nehemiasza, to jest 9 rozdział, 7 werset. Zobaczcie, że czytamy: Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. No ale to wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego, czy Terech wyszedł z Ur Chaldejskiego i poszedł do Haranu. Jeszcze jakby więcej oliwy do ognia dorzuca tutaj Szczepan w Nowym Testamencie. Zobaczcie. Mężowie bracia, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. Skąd wyciąga to Szczepan? No bo wydaje się, że Bóg przemawia do Abrama po tym, jak przybyli do Haranu, a nie przed tym, natomiast Szczepan rozumie to inaczej. Chemiarz wydaje się rozumieć to inaczej. Więc gdzie był, kiedy Abraham był powołany? W Ur? W Haranie? Kiedy? A może dwa razy był powołany? I o co tu chodzi? No i zobaczcie, że chyba nawet... Dokładnie. Nie, wróć. Zobaczcie, że kiedy... jakby, znaczy odpowiedź na to pytanie na szczęście jest, i ona jest dosyć prosta. Odpowiedź jest taka, że Bóg powołuje Abrama jeszcze w Ur. Natomiast dlaczego ten tekst z Księgi Rodzaju jest taki skomplikowany? Dlatego, że Księga Rodzaju, kiedy ją sobie przejrzymy i przeanalizujemy sobie, to ta Księga Rodzaju jest pisana w taki genealogiczny sposób. Znaczy mamy historię pewnego człowieka i później następna historia to często jest historia jego syna, a potem jego syna i tak dalej, i tak dalej. Czasami te historie są dłuższe, czasami są krótsze, czasami są to tylko wzmianki, że ten i ten żył tyle i lat. Wtedy miał lat, kiedy urodziło mu się dziecko, i potem żył tyle lat, umarł, a potem następna osoba i tak dalej. W każdym razie mamy takie genealogie, które się przeplatają ze sobą i sposób, w jaki starożytni pisali, on wydaje się, że no, chyba jest, trochę ma sens, dlatego że my oczywiście patrzymy na ten tekst i rozumiemy go chronologicznie, to znaczy rozumiemy go w taki bardzo logiczny, poukładany sposób, czyli to, co jest wcześniej pisane, jest wcześniej, a to, co jest później pisane, jest później w chronologii, tak? Natomiast tutaj jest odwrotnie, to znaczy tutaj to jest pisane bardzo tematycznie. Mamy historię Teracha, który jest ojcem Abrahama. Jego historia jest przedstawiana od początku do końca. I kiedy umiera Terach, to historia Abrama nie jest historią, która kontynuuje historię Teracha, tylko musimy zrobić taki krok w tył, żeby zacząć historię Abrama. Innymi słowy, Terach umiera, natomiast kiedy czytamy o tym, że Pan przemówił do Abrama, to cofamy się z powrotem w czasie, kiedy Terach jeszcze żyje. Ma to sens? I to się tutaj dzieje, i dlatego ani Księga Nehemiasza, ani Szczepan nie mylą się tutaj, ani nie odczytali się tego fragmentu, tylko mają rzeczywiście rację. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jeszcze przymierzu, które Bóg zawiera z Abramem. Wydaje mi się, że może być dla nas też dosyć ciekawe. Zobaczcie, że tak. Pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy w 15 rozdziale, ja wiem, że my trochę skaczemy i to nie jest... jakby nie jesteśmy w stanie przespiewać tutaj wszystkiego. Chciałem tylko nam wskazać pewne elementy. Więc pierwszą rzeczą, jaką tutaj w 15 rozdziale czytamy, jest to, że Bóg wzywa Abrama do tego, żeby się nie bał. To jest związane w kontekście z wydarzeniami z 14 rozdziału. Natomiast mówi o tym, że zapłata będzie sowita. Mówimy o tym, że jakby ideą
ideą bycia, w sensie ideą pójścia za Bogiem jest spodziewanie się pewnego, i to dziwnie brzmi dzisiaj, albo dla nas dziwnie brzmi, szczególnie, że my, no, nie, jakby to nie jest dla nas łatwa albo normalna idea, w której my uwielbimy Boga albo idziemy za Bogiem, dlatego że spodziewamy się jakiejś nagrody. To brzmi bardzo tak źle, egocentrycznie trochę. Taki, jesteśmy tacy życzeniowi wtedy, że my tam będziemy, my Panu Bogu coś, a Pan Bóg coś nam. Ale zobaczcie, jak często Biblia mówi o tej nagrodzie, o tej zapłacie. Jak Biblia często wspomina o tym, że jest coś takiego jak zapłata. I zaraz zresztą zobaczymy, że to jest ważne nawet. I to jest jakby też zakorzenione bardzo w tym starożytnym systemie myślenia, który jakby sięga aż... Znaczy odnajdujemy go na samym początku Biblii, kiedy widzimy scenę z 4 rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy widzimy, jak Kain i Abel składają swoje ofiary. I widzimy, że jakby Kain i Abel, zarówno jeden, jak i drugi, składa ofiarę, daje coś Bogu i ta ofiara albo jakby wiąże się z jakąś Bożą odpowiedzią. I zobaczcie, że kiedy autor listu do Hebrajczyków komentuje to, to mówi, zobaczcie, że przez wiarę poznajemy, że świat został ukształtowany słowem Boga i przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. I teraz możemy 5 przeskoczyć werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I teraz, więc to, co widzimy w przypadku Abrahama, to, co widzimy w przypadku Kaina i Abla, to, co widzimy w tych wszystkich przypadkach, kiedy Bóg zawiera właśnie przymierze z człowiekiem, to za każdym razem chodzi o to, że jakby Bóg oczekuje od człowieka pewnego poświęcenia. Bóg oczekuje pewnego zaufania, Bóg oczekuje od tego, że ja wykonam w kierunku Boga jakiś krok, że będzie to jakieś poświęcenie, że coś poświęcę rzeczywiście, ale że to poświęcenie, ono nie jest niczego, ono nie jest nic warte, jeżeli ja nie będę przekonany, że warto to zrobić. Kiedy Bóg wzywa Abrahama, zawiera z nim przymierze, to mówi o tym, że zapłata twoja niesamowita, nie w sensie życzeniowości, ani jakiegoś takiego, wiecie, kontraktu bezpośredniego, tylko chodzi o to, że istotą wiary, którą widzimy od samego początku Biblii, jest zaufanie Bogu, opierające się między innymi na tym, że to nie jest coś, co w wyniku czego ja zostanę zawstydzony. To nie jest coś, co okaże się na samym końcu fikcją. To nie jest coś, co się okaże czymś nieopłacalnym. To nie jest inwestycja mojego życia w całkowite, w sensie wyrzucenie mojego życia do śmietnika. W takim sensie, że wyrzucenie gdzieś tam go jak kamieniem w studnie. I no właśnie, i właśnie dlatego w taki sposób widzimy Abrahama. Widzimy go jako tą postać, która wyrzuca całe życie dla Boga, ale właśnie z przekonaniem, że Bóg ma dla niego coś lepszego. I wydaje mi się, że ta idea, że my często nie działamy tutaj dla Boga wystarczająco tak, jakbyśmy chcieli. Często nie udaje nam się tak, jakbyśmy chcieli walczyć z grzechem. Często nie jesteśmy takimi ludźmi, jakimi byśmy chcieli być i mamy problemy z tą świętością i z tym uświęceniem i z tym i jakby z pójściem, że schodzeniem z Bogiem. Wydaje mi się, że między innymi dlatego, że nie mamy przed oczyma nagrody, którą Bóg ma dla nas. Nie mamy przed oczyma tego, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o takie życzeniowe myślenie, tylko właśnie chodzi mi o to, że jeżeli ja naprawdę wierzę w to, że jakby Bóg zbawił mnie do bycia ze sobą w wieczności, to im mocniej ja realnie rzeczywiście wierzę w to i im silniej ufam Bogu w tym, tym łatwiej będzie opierać się pewnym rzeczom tutaj na ziemi, tym łatwiej będzie mi
poświęcać rzeczy, tym łatwiej będzie mi zdobyć się na to poświęcenie właśnie. No i właśnie, jedną z rzeczy, która powoduje, że nasze życie jest takie pełne sensu i znaczenia chyba, jest taka jasna wizja, czy takie przekonanie, że zmierzam gdzieś do jakiegoś lepszego miejsca niż miejsce, w którym jestem. Tak? I, no i Abraham zostaje powołany i Bóg mówi, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki, i wiemy, co to znaczy, i Bóg będę ci błogosławił i uczynię sławnym twoje imię, albo dosłownie jakby nadam ci imię. Imię w tamtym czasie, w tamtej kulturze oznaczało dużo więcej niż, to znaczy dzisiaj, czasami znajdujemy sobie jakieś tam znaczenia, imion i tak dalej, natomiast imię w tamtym okresie, w tamtej kulturze, ono było znaczeniem, ono było czymś najważniejszym. Ono wręcz nadawało tożsamość. Niektórzy ludzie zmieniali swoje imiona albo zmieniano imiona w trakcie życia, żeby oddać ich nową tożsamość. Nawet kiedy czytamy, zobaczcie, kiedy czytamy to, w jaki sposób Bóg tworzy świat, to On nazywa rzeczy. I w tamtej kulturze nazywanie rzeczy było tożsame z aktem stworzenia. Kiedy Adam zostaje posadzony w ogrodzie przez Boga, to jego pierwszym zadaniem, które Bóg mu daje, jest to, żeby nazwać zwierzęta. Jakby Bóg zaprasza go do uczestniczenia w tym akcie stworzenia, dlatego że w pewnym sensie, jeżeli coś nie ma imienia, to nie istnieje. W pewnym sensie abstrakcyjnym, jeżeli ja nie potrafię czegoś nazwać, to tak jakby to nie istniało. I teraz Bóg mówi, że nada mu imię. Nie? Jakby to koresponduje, jeżeli byśmy sobie w Biblii przewrócili kartkę do tyłu, z 12 rozdziału na 11, to doskonale koresponduje z tą historią, którą znamy o wieży Babel. Nie? Kiedy ci ludzie, o których czytamy, oni mówią, zbudujmy wieżę. Nie będziemy teraz bardzo dokładnie wchodzić dalej, co to znaczy i tak dalej, ale zobaczcie, jedną z motywacji jest to, żeby uczynić sobie imię, żeby nadać sobie znaczenie, żeby nadać sobie tożsamość, żeby nadać sobie imię. I Bóg mówi, ja ci nadam imię. Ja będę tym, od którego ty będziesz miał imię i tak dalej. Więc wracając do tego przymierza, Abraham, ten 15 rozdział jest bardzo ciekawy, a zarazem jest bardzo dziwny i tak kulturowo jest dla nas dziwny, dlatego że zobaczcie, w pewnym momencie, w tej rozmowie, którą Abraham prowadzi z Bogiem, no zachodzi słońce, Abraham zapada w twardy sen i po prostu jest zmęczony, jakby opadły na niego lęk i głęboka ciemność. No i ma tutaj miejsce pewne wydarzenie, które jest bardzo dziwne, to znaczy, zobaczcie, Abraham, Bóg mówi do Abrahama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje będzie przebywać jako przechodnie w ziemi, która do nich należnie będzie. I to jest zapowiedź tego, o czym będziemy mówić na tej sesji. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. I 15 werset, momencik. Coś mi tutaj... Sekunda. Bo chodziło mi chyba o... Coś tu mam... Okej. Chodziło mi o to, że musimy jeszcze wrócić do... Musimy wrócić jeszcze do tego 7 tej wersetu. Bóg mówi, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ziemię w posiadanie. A on powiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? A on też rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Chodzi mi o to, że czytamy ten tekst i Bóg... zapowiada Abrahamowi i zawiera z nim przymierze, tylko że czytam ten tekst i zastanawiam się, no dobrze, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, co to znaczy? Jest to dziwne, a co najbardziej jakby kuriozalne w tym wszystkim jest to, że Abraham sprowadził to wszystko i rozciął na poły, czego Bóg mu nie kazał robić.
Więc albo Abraham zrozumiał coś, czego my nie rozumiemy, albo był nieposłuszny Bogu w tym, co miał zrobić, no nie wiadomo. I zobaczcie, że kiedy czytamy o tej wizji Abrama, tak, ponieważ on śpi tutaj, a Bóg mu zapowiada przyszłość Izraela, czy jego potomków, mówi o niewoli egipskiej, o tym, że wyjdą z tego Egiptu. I w 17 wersecie czytamy, że gdy zaszło słońce, nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. I w tym dniu zawarł Pan przymierze z Abrahamem. Tymi połaciami, które Abraham, tymi połaciami tych zwierząt, które Abraham porozcinał na połówki. To jest jakaś tam rycina tego wydarzenia, które gdzieś tam znalazłem. Ciężko w sumie oddać dokładnie tą sytuację. No i teraz pytanie, o co chodzi? W sensie, dlaczego Bóg każe sprowadzić te zwierzęta? Dlaczego Abraham wie, co z nimi zrobić? Dlaczego Bóg przechodzi dlaczego pojawia się jakiś dymiący piec, czy jakiś słup ognia, który przechodzi pomiędzy tymi zwierzętami? I właśnie, to jest kolejna rzecz, której nie rozumiemy, dlatego że ona była doskonale zrozumiała dla ludzi żyjących w tamtym czasie, dlatego że to był zwyczaj, który był bardzo normalny dla tych ludzi, a dla nas jest zupełnie czymś abstrakcyjnym. Na szczęście mamy w Księdze Jeremiasza jeszcze w 34 rozdziale fragment, który również opisuje coś podobnego. Bóg mówi: wy nie usłuchaliście mnie, aby ogłosić wyzwolenie dla swojego brata i swojego bliźniego, więc ja, mówi Pan, ogłaszam wam wypuszczenie na wolność miecza, zarazy i głodu i uczynię was postrachem wszystkich królestw ziemi. Postąpię z tymi, którzy przekroczyli moje przymierze, jak nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak ścielcem, który rozcięli na dwoje i przeszli między ich połówkami. Z książętami Judy i z książętami Jeruzalemu, dworzaninami i kapłanami i z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca, wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, a trupy ich staną się żalem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych. A Sedekiasza, to jest ostatni król, wydam w ręce króla babilońskiego. Więc zobaczcie, kiedy Bóg każe Abrahamowi, dlatego że sytuacja, którą widzimy, już to jest ostatnia sprawa, zobaczcie, że Abraham pyta: Panie Boże, po czym poznam, że posiądę tę ziemię? Po czym poznam, że mówisz prawdę? Po czym poznam, że to moje poświęcenie jest jakby ma sens? Po czym poznam, że mogę Tobie ufać? Po czym poznam, że to nie jest wszystko lipa, że to nie jest ściema, że to mi się nie wydaje, że Ty jesteś godny zaufania? I jakby musimy sobie zdać sprawę, że jakby Abraham żyje w kulturze, w której jakby różni bogowie są bardzo prawdopodobni i realni, nie? To jest tak, że jakby do niego przychodzi Bóg i teraz ten człowiek się musi, stoi przed wyzwaniem tego, że musi wybrać, czy będzie teraz ufał temu obcemu Bogu, który mówi, że jest jedynym Bogiem, a on sam wychował się w kulturze, w której zbudowali wielkie miasto, wielki zikurat dla Boga Księżyca i dobrze im się żyło tam i byli w cywilizowanym świecie i tak dalej. A teraz Abraham w 15 rozdziale jest na stepach Palestyny i żyje w namiocie i jakby stracił cały ten komfort życia i zastanawia się, na ile to było w ogóle warte tego, na ile to miało sens, na ile ten Bóg, któremu on zaufał, jest w ogóle prawdziwy, na ile on mówi prawdę, na ile on ma jakąkolwiek moc, na ile jest prawdomówny i dotrzymuje słowa. Teraz, więc zadaję to pytanie, a Bóg mówi: sprowadź mi zwierzęta. I Abraham wie, o co chodzi. Dlatego, że w tamtej kulturze, kiedy zawierano umowę, kiedy zawierano przymierze, to robiono to właśnie w taki sposób. Kiedy królowie ze sobą zawierali przymierze, kiedy na przykład skończyli ze sobą bitwy czy wojny, to brali zwierzęta i rozcinali je na pół i kładli je naprzeciwko siebie, te połówki, tak żeby utworzyć miejsce na środku i potem w taki wirtualny sposób przechodzono pomiędzy tymi połówkami i oznaczało to, ten gest oznaczał, że jeżeli ja przejdę przez te połówki, czy pomiędzy tymi połówkami, to zawieram z tobą przymierze. I jeżeli to przymierze zostanie przeze mnie złamane, jeżeli ja nie dotrzymam umowy, to ty możesz zrobić ze mną to, co właśnie zrobiliśmy z tymi zwierzętami. Ja się zobowiązuję swoim życiem, że nie zerwę tego przymierza. I
W ogóle wydaje mi się, że jakbyśmy dzisiaj tak zawierali umowy, to pewnie łatwiej. Byłoby łatwiejsze. W każdym razie, już kończąc, na ostatnią rzecz chciałem zwrócić Waszą uwagę, bo wydaje mi się, że to jest takie najbardziej niesamowite w tym wszystkim i w tym fragmencie. To jest w ogóle chyba jeden z najbardziej niedocenianych fragmentów Bożego Słowa, bardzo rzadko można usłyszeć jakieś kazania na ten temat. W każdym razie, ten fragment, zobaczcie, że on, co się dzieje w tym fragmencie? Bo czytamy o tym, że jakby Bóg każe mu sprowadzić te zwierzęta. Abraham wie, o co chodzi, przygotowuje tą drogę. Ale potem się okazuje, że Abraham idzie spać. I cała ta sytuacja, w której Bóg przepowiada mu przyszłość narodu wybranego, to dzieje się podczas jakiejś wizji, Abraham śpi. I dalej, kiedy czytamy o tym piecu, czy tym dymie, czy tym ogniu, który przechodzi między połówkami, to instynktownie rozumiemy, że to jest jakiś symbol Bożej obecności. I Bóg przechodzi między tymi połówkami, to jasno wynika z tego fragmentu, że Bóg przechodzi między połówkami tych zwierząt, zawiera przymierze z Abrahamem, ale co robi Abraham? Śpi, nie przechodzi pomiędzy tymi połówkami, on śpi. I zobaczcie, że już tutaj na samym początku historii zbawienia i na początku historii Abrahama widzimy, że Bóg zawierając to pierwsze przymierze zawiera je w taki sposób, że mówi: ja biorę całe przymierze na siebie. Jeżeli to przymierze zostanie zepsute, to zrób ze mną to, co zrobiliśmy z tymi zwierzętami. Jeżeli to przymierze zostanie złamane. I oczywiście zostało złamane. Abraham wcale nie był doskonałym, bezgrzesznym człowiekiem. I oczywiście później kolejne przymierze były również łamane. I ostatecznie to, co tutaj Bóg zapowiada i to, do czego się zobowiązuje, to, że On bierze całe konsekwencje, to się wypełnia. On jest prawdomówny. On jakby... Abraham wiedział, że posiądzie tę ziemię, dlatego że Bóg zobowiązał się przymierzem. I ostatecznie kilka tysięcy lat później wysyła swojego syna. Nie po to, żeby ten przeszedł pomiędzy połówkami i zawiązał kolejne przymierze w ten sposób, ale Jezus na krzyżu staje się połówkami. On zostaje zabity, zamordowany. On staje się tym, dzięki któremu, czy na podstawie którego zawiązujemy przymierze, ale on nie tylko przechodzi pomiędzy połówkami, on staje się tymi połówkami.